Grzegorz Delcer, Kain Jabel, Rafał Wisławek, Słowacki Mickiewicz, Ludwik Melchior Baltazar Montgomery, czyli Marek i Janek z grupy filmowej Darwin. Na początek, jeszcze zanim... co będzie z mikrofonem? Będzie mikrofon dla publiczności? Super. Za sekundę będzie postawiony mikrofon z jednej strony, nie wiem, z której zorientujecie się po mikrofonie. Dla publiczności, jeżeli będziecie chcieli zadać jakieś pytanie Darwinom, to później, jak ja już ich przemagluję, ustawcie się po prostu w kolejce i w tym momencie będzie wam oddawany głos tak, jak stoicie. Zanim przejdziemy do pytań, chciałam was o coś poprosić. YouTube i w ogóle internet to jest takie medium, gdzie się rzadko widzi tych, którzy oglądają. Chciałabym, żebyście w tej chwili aplauzem podziękowali im za to wszystko, co robią. My również chcielibyśmy zrobić aplauz dla was, ale on nie będzie tak wspaniały, więc zróbmy wspólnie aplauz dla was za to, że tu z nami jesteście. I to wszystko na dzisiaj. Dziękujemy bardzo. Pierwsze i najważniejsze pytanie. Czy kapelusz Gwiezdnego Szeryfa się znalazł? Nie, nie, nie. Wszyscy słyszeli? Ja w ogóle nie wiem, jak z tym nagłośnieniem. Czy tutaj słychać to wszystko? Jest w porządku, okej. Okay. No tak, bo nie wiem, czy wszyscy wiecie, ale ostatnio na Gonconie zrobiliśmy taki mały boksik z naszymi rekwizytami i kostiumami. Były kostiumy Rafała i Sławka, rekwizyty, tablice mojżeszowe były. No i był też kapelusz Gwiezdnego Szeryfa, no już go nie ma. Więc... a szkoda, bo jesteśmy w... to chyba możemy powiedzieć, powiedzmy, jesteśmy w trakcie zdjęć do Gwiezdnego Szeryfa 3. I troszkę nie wiadomo, co teraz. Co teraz? Będzie chodził łysy. Powiedzieć, że się znalazł, to ładnie to nazwałaś, bo prawda jest taka, że ewidentnie ktoś by musiał zwrócić ten do widzenia. Ktoś by musiał zwrócić. Będzie jeszcze śmiesznie. Janku, powiedz, Gwiezdny Szeryf, co on dla ciebie znaczy? Jak się z nim czujesz? Czy to jest rola, w którą wchodzisz jak w stare buty, czy nowe lakierki? Jest to rola, w którą wchodzę jak w masło, ale takie z lodówki. Czyli próbuję wejść, odbijam się i mnie boli. Za tę odpowiedź otrzymujesz 7 punktów. Dziękuję bardzo. Brawo. Właśnie, chłopaki, jak tam po Gonconie, bo to taki dla was troszeczkę rodzimy konwent. Jak tam się czujecie? Jak było? Marek, musisz odpowiedzieć, bo mnie tam nie było. Goncon był dla nas bardzo szybki i intensywny. Tak naprawdę nie mogliśmy w 100% doświadczyć zjawiska Gonconu, gdyż jesteśmy w produkcji tak naprawdę. I na Gonconie byłem ja, była Ania, Stella, był Paweł Mitrowski i Mateusz Trębaczowski i Dorota Spaczyńska-Pilosz z kanału Dorota Springs. I my mieliśmy tam krótki panel i potem tak naprawdę uciekaliśmy dalej, ale samo wydarzenie samo w sobie się udało i jest to wielkie osiągnięcie dla całego Tofu Media, bo zrobili to w miesiąc. My obserwowaliśmy to wszystko z boku, no bo jesteśmy cały czas w procesie produkcji, więc nie za bardzo mieliśmy czas, żeby się tak zaangażować jak inni. Ale sama impreza tak, odbyła się, była fajnie. Słuchajcie, najważniejsze pytanie. Co ma zrobić taki Szary Kowalski, który chce zagrać u was w filmie? Co ma zrobić? Znać nas ze szkoły najlepiej. To jest trochę tak, że w sumie jedynie Paweł Mitrowski jest osobą, która faktycznie była z zewnątrz
i wdrożyła się już na stałe, tak naprawdę dołączyła na stałe do naszej ekipy, bo ja widziałem Pawła Mitrowskiego na festiwalu teatrów amatorskich w Stalowej Woli i no był tam rewelacyjny po prostu i przy okazji dobrze się złożyło, że mieszka w Warszawie, więc był na miejscu. I no tak i ci się... zapłacił. I mi zapłacił to łapówkę, tak, oczywiście. Ale natomiast tak generalnie to zawsze angażujemy ludzi, których znamy ze szkoły albo z teatru, no, z tych naszych lat aktorskich jeszcze, przed Darwinowym. Tak, to nie wynika z kolesiostwa, to wynika z tego, że osoby, które znamy, widzieliśmy na scenie, wiemy, co potrafią i po prostu my nie za bardzo lubimy ryzykować tam, gdzie nie musimy. Jeżeli wiemy, że ktoś rolę, którą mamy, wiemy, że ktoś na pewno zrobi dobrze i zagra to dobrze, no to my po prostu wolimy nie ryzykować, bo wtedy jest większa szansa, że wszystko się uda i będzie dobrze. Rozumiem. Czyli jak to wygląda od tej drugiej strony, na przykład w momencie przydzielania ról? Czy wy tworząc od razu tworzycie postaci pod konkretne osoby z waszej grupy? Czy to jest bardziej taki mini-casting wewnętrzny? To tak naprawdę różnie. Mam wrażenie, że ostatnio chyba jest tak, że najpierw powstają teksty, a potem dopiero się obsadzamy. I my we dwójkę, ale też właśnie obsadzamy innych. I nie mogę powiedzieć, jaka będzie najbliższa premiera, ale jest to odcinek, który ma bardzo dużą obsadę, jak się okazało, co nie było wcale takie oczywiste na początku. Bardzo dużą obsadę i jesteśmy zachwyceni po prostu, jak oni zagrali. W sensie, jak każda z tych osób zagrała naprawdę... bo to też nie jest takie oczywiste i też odpowiedzialność spoczywa na nas, żeby właśnie dobrze obsadzić. I wydaje nam się, że dobrze się udało obsadzić tych wszystkich ludzi i zrobili super robotę. Więc najbliższy odcinek będzie plejadą gwiazd Darwina. Darwina? Plejadą gwiazd Darwina, tak. Okej, czyli jak to wygląda w tworzeniu, przydzieleniu się odpowiedzialnością? Czy to jest duet, który ustala, a potem to wszystko jest jakby przydzielane, czy to jest bardziej tak, że tworząc już, to jest taka jakby wielka burza mózgów raczej? Ja myślę, że to jest raczej tak, że my głównie między sobą z Jankiem ustalamy pewne rzeczy, podejmujemy decyzje i dopiero kiedy już mamy większość tych decyzji podjętych, zwłaszcza obsadowych, czy tam koncepcyjnych, no to wtedy idziemy dalej do grupy i dalej rozmawiamy z innymi, przydzielamy kolejne zadania. Tak naprawdę większość jednak się cały czas odbywa w naszych głowach. I no i potem już jeżeli chodzi o kreację, to większość w głowie Janka tak naprawdę, bo kiedy on już przejmuje reżyserię, no to on prowadzi ten samochód po prostu. I my pod to jakby realizujemy jego polecenia i na szczęście to zawsze wychodzi na plus. Przerwę na sekundę, ponieważ dostałam małą informację z backstage'u na temat właśnie pytań. Nie będzie mikrofonu, ale kto chce zadać pytanie i już ma je przygotowane, to tutaj pani po lewej w różowym stoi, można do niej podejść, ustawić się w kolejkę i kiedy będzie czas na pytanie od publiczności, to tutaj na środek zostaniecie poproszeni, żeby tak było, wiecie, bezstresowo, to na środek. Słuchajcie, chciałam was zapytać o to, czym jest dla was komedia, to znaczy, co ten gatunek ma w sobie takiego, że wasza uwaga padła właśnie na niego? Nie wiem. Tak naprawdę mam wrażenie, że myśmy nigdy nie mieli ambicji chyba za każdym razem bawić widzów. Takie mam wrażenie, po prostu to wszystko tak zależy troszeczkę od jakichś takich naszych nastrojów życiowych. I mam wrażenie, że kiedy troszeczkę zbaczamy z tego kursu, to wielu widzów nagle się dziwi, że te teksty, te odcinki przestają być śmieszne i tak dalej. A myśmy tak naprawdę nigdy nie starali się być śmieszni, mam wrażenie. To znaczy, ewidentnie wiemy, które odcinki są stricte komediowe. Jasne, że tak. To w ogóle nie ulega wątpliwości. Ale podczas powstawania tych tekstów nie mieliśmy takiej lampki zapalonej, to musi być śmieszne. Nie, no po prostu powstaje tekst i tyle. No jakby... To tak jakoś samo się pisało, nie? W tym gatunku, w tym, no, mów coś. Ja cię słucham, bo mówisz mądrze i nie mam potrzeby ci przerywać, jak mówisz mądrze. No, to teraz ja zacząłem gadać i będę gadał nic, bo
wrzuciłeś mnie do tej studni. Także tak, wszystko co powiedział Janek jest prawdą. Nigdy nie kierowaliśmy się tym, czy coś ma być śmieszne. Jeżeli coś jest śmieszne, to kompletnie przez przypadek. Naszym ulubionym gatunkiem filmowym jest smutny dramat o ludziach ze Śląska. I najbardziej... I skoro wszyscy się śmieją, to znaczy, że nigdy nam się nie udało osiągnąć tego marzenia. Nigdy nie zrobiliśmy dobrego filmu tak. O Śląsku. Przed nami jest jeszcze parzenie kawy pokazane na ekranie, ale mamy nadzieję, że uda się to zrobić w najbliższych 10 latach. A jak to jest, bo rozumiem, że to tak po prostu wychodzi mimochodem. Pewnie to wynika po prostu z waszego personalnego poczucia humoru. To takie pytanie bardziej do Marka i Janka niż do grupy filmowej Darwin. Często jesteście porównywani w wywiadach do takiego polskiego Monty Pythona. Czy to jest brytyjski humor, takim waszym ulubionym, czy po prostu czerpiecie z różnych źródeł humoru? My tak naprawdę inspirowaliśmy się wieloma różnymi seriami, filmami, komikami, które znaliśmy po prostu z dzieciństwa. I jednym z nich oczywiście na pewno jest Monty Python, ale też duet Fry i Laurie, też mój ukochany serial Ola Olo, też brytyjski. Ja nigdy nie wiedziałem tak naprawdę, co oznacza pojęcie brytyjski humor. Ja nie wiem, czym się dokładnie charakteryzuje, bo albo coś mnie bawi, albo coś mnie nie bawi, więc ja do końca nie wiem, co oznacza brytyjski humor, bo mam wrażenie, że to jakoś tak nacechowuje, a w sumie no, albo to cię bawi, albo cię nie bawi. Tyle. Kogo mieliśmy tam jeszcze? Jakieś Nagie Bronie, Leslie Nielseny, Louis de Finesy. To są takie, tacy nasi bohaterowie. Nigdy się też konkretnie nie inspirowaliśmy jakimś jednym rodzajem komedii. Zawsze staraliśmy się próbować różnych gatunków, powiedzmy, różnych. Poczucie humoru też się różni między tymi naszymi filmami. Więc... Kropka. Pierwsze pytanie od pana. Co było najbardziej obleśnego, co musieliście zrobić na planie? Jedna rzecz. Pierwsza rzecz, która mi przyszła do głowy, to jak kręciliśmy Jasia i Małgosię, ale konflikt w tym piecu, to tam w pewnym momencie po wgryzieniu się w Babę Jagę ja musiałem wypluć to wszystko, że niby jeszcze wymiotuję. I to była taka papka ohydna, takie gluty czerwone, takie wiecie, coś tam, jakiś makaron jeszcze dodany, tak żeby to faktycznie wyglądało. I ja to wziąłem do buzi i poczułem, że to jest prawdziwe, nie? Poczułem, że to jest naprawdę... Że to ktoś wcześniej wymiotował? Że ktoś to jest czyjeś, tak, że to należy do kogoś. To byłem ja. I to było straszne, no. A ja jestem w tej sytuacji, że staram się przypomnieć i mój mózg oczywiście jakby zajmuje się wszystkim, tylko nie tym, czy coś pamięta. Także najbardziej obleśna sytuacja. Oj. Tyle tego było. Alfabetycznie. Co jedna, to gorsza. Idźmy dalej, jak sobie przypomnę. Jasne, nie, no pomyśl, to jest ważny temat. No autentycznie, nie pamiętam. Nie mam teraz. Nic mi nie przychodzi do głowy. O, wiem, co było obleśne. O? To ty to musiałeś zrobić. O! Jak nagrywaliśmy Edypa i Jokastę, to po odcinku nagrywaliśmy takie klipy, których tak naprawdę nie wrzuciliśmy nigdy. Klipy nagrywaliśmy typu subskrybuj Darwina. I klipy z tego wrzuciliśmy do bloopersów. Jezus Maria, ja się wtedy zmazywałem w kuchni, więc jak wróciłem i zobaczyłem, ja nie widziałem tego na żywo. Tylko słyszałem, jak Marek to mówił i słyszałem Karola, jak się śmiał za kamerą. I zobaczyłem na materiale, że Marek po prostu tak się doprowadził do takiego stanu, że prawdziwe gluciska wisiały mu tutaj po prostu do końca. I on jako ta jałkasta brzydka, z tymi glutami, z rozmazanym make-upem mówiła: subskrybuj Darwina, warto, proszę cię, warto żyć. I to, ale to jest po prostu jakaś makabra. Przepraszam, teraz nie przemyślałam. To było obleśne, to jest właśnie to moje wspomnienie, dziękuję. To było straszne. Nie płaczcie, bo śpiki lecą.
To tym optymistycznym akcentem przejdźmy do czegoś bardziej czystego. Wspomniałeś o Karolu. To jest tak, że jakby to, co my widzimy na filmie, to już jest efekt wielu, wielu, wielu pewnie tygodni, miesięcy pracy, nie tylko tych, których widzimy na ekranie, ale też całej ekipy, której nie widać. Chciałam się zapytać właśnie o to, jakie są najczęstsze trudności przy tworzeniu takiego filmu w tym stadium pre? Jak wygląda taka współpraca z osobami, których nie widzę, z kamerzystą, z... Tak naprawdę w takich współpracach przed... ja mam wrażenie, że problemy nie pojawiają się na polu jakiejś tam relacji, to znaczy... Zawsze jest tak, że kiedy my już tam dojdziemy do jakichś wspólnych wniosków z Markiem a propos tekstu, a propos jakiejś konkretnej daty może zdjęć, to wtedy spotykamy się z Karolem, który jest naszym operatorem i wspólnie rozmawiamy o tym, ja mu mówię, co bym chciał, jakie bym chciał ujęcia, on mówi, jakie jest potrzebne światło. Mam wrażenie, że akurat na tym etapie w ogóle nie ma żadnych tutaj zgrzytów. To jest tak naprawdę jeden z najmniej zgrzytliwych etapów w ogóle, ponieważ Karol jest jedyną osobą, która od wielu, wielu lat nieprzerwanie trzyma ten sam wysoki poziom. Ani razu nie zawalił niczego. I ciągle się rozwija, więc akurat to, że jakby no, pracujemy razem z nim jest naprawdę super. Z charakteryzacją też jest zazwyczaj tak, że my mówimy, czego potrzebujemy, co chcemy i wtedy dajemy jakby wybór. Ostatnio pracujemy z Dorotą Spaczyńską-Pilosz z kanału Dorota Splix, która robi niesamowite rzeczy. Zrobiła charakteryzację do Gwiezdnego Szeryfa. Ostatnio też... Do unboxingu człowieka zrobiła charakteryzację. Więc z nią to jest po prostu też wspaniała praca, ponieważ my mówimy, słuchaj, chcielibyśmy coś takiego i takiego. Ona proponuje, my umieramy ze szczęścia, no i jest super. Więc tak naprawdę, jeżeli pojawiają się problemy, to problemy pojawiają się być może już na planie zdjęciowym niekiedy, kiedy coś się okazuje, że jednak nie wygląda na przykład tak, jak chcieliśmy, albo... Albo na przykład jak goni nas termin i musimy iść na jakieś kompromisy, na które nie chcemy iść i albo odwołujemy zdjęcia, co sprawia, że wszyscy są sfrustrowani, no bo wiadomo, mieli zaklepany jakiś termin, a my chcemy to przesunąć, bo chcemy coś dopracować. I to są takie jakieś rzeczy, bo faktycznie na planie jest najbardziej nerwowo, bo jesteśmy tu i teraz, to musi powstać teraz po prostu. Ten dzień jest najważniejszy, więc napięcie jest zawsze największe. A w postprodukcjach ostatni rok pod względem postprodukcji też jest naprawdę już spokojny. Wcześniej bywało bardzo różnie, jeżeli chodzi o dźwięk, o takie różne sprawy techniczne. Od roku już współpracujemy z fajnym dźwiękowcem, więc naprawdę już pod tym względem jest też dosyć komfortowo. Ile to trwa czasowo? To jest jeden dzień, kilka dni, kilka tygodni na taki jeden odcinek, na przykład na shorta? Ale zależy, na przykład... Chodzi mi o same dni kręcenia, już o same dni na planie. Wiesz co, tak naprawdę staramy się zawsze zamykać w jednym dniu, powiedzmy. Ale nie ma co ukrywać, są większe odcinki, jak na przykład Rafał vs. Sławek i to było 12 tak, dni zdjęciowych. Nasze bajki też miały, jedna bajka miała 2 dni zdjęciowe, druga miała 3 dni zdjęciowe. I zawsze do tego oczywiście trzeba doliczyć dzień wcześniej na budowę scenografii i dzień na demontaż scenografii, więc to jest zawsze jeszcze z zapasem. W tym tygodniu mamy pierwszy raz sytuację, kiedy scenografię będziemy budować 3 dni albo 4 dni nawet. W sensie w tym tygodniu, który teraz się rozpocznie. Więc tak naprawdę czas potrzebny na zrealizowanie odcinka zależy przede wszystkim od tego, jaki to jest odcinek. Ponieważ odcinek Maluj z Arturem zrealizowaliśmy w ekspresowym tempie. On był też bardzo prosty. Maluj z Arturem to były 3 duble, więc 3 obrazy spaliłem. 3 duble i to był pierwszy odcinek, który był zmontowany tego samego dnia. Ja po prostu chyba o 15 skończyliśmy zdjęcia, ja o 20 dostałem materiał i o 2 w nocy już miałem to zmontowane, więc ekspres. Było w porządku. To tak mogę pracować. Fajnie. W porządku. Ale poza byciem twórcą, to jesteście też aktorami, nie możemy o tym zapomnieć. Chciałam się zapytać teraz o coś takiego bardziej niż do Halka i do Sher, to właśnie do Marka i do Jurka.
Tak, bo właśnie to oni mają tutaj napisane Hulk i Shep. Zapomniałam ich dobrze zapowiedzieć. To jest tak często, że aktorzy mają swoją taką, wiecie, wymarzoną rolę życia. Ten chce zagrać Macbetha, ten chce tego, ten tamtego. Czy macie jakąś taką rolę, która jest dla was takim marzeniem, takim ukoronowaniem aktorskiej kariery? Już od dawna nie rolę. Ja mam coś takiego, że są projekty, które chciałbym zrealizować, filmy na przykład, albo jakieś serie i to one są jakby moim takim marzeniem, powiedzmy, taką moją ambicją, ale ról to już... Ja chyba nigdy też, kurczę, nie miałem, nawet w szkole teatralnej nie miałem takiego czegoś, że muszę kiedyś zagrać Macbetha. Zawsze miałem coś takiego, wszyscy już grali Macbetha. Co ja nowego mogę zrobić tak naprawdę? Co ja nowego mogę... Co ja nowego... Jak... Ja bym zobaczyła takiego. Jak Macbetha. Można na nowo, wiecie, jak może Hamlet na nowo powiedzieć być albo nie być? No to są takie... No. Ja myślę, że my już nie mamy jakby takich marzeń o role aktorskie, mamy tylko marzenia o role życiowe. Żeby być szczęśliwymi, dobrymi i kochającymi ludźmi. To jest nasze największe marzenie. So deep, I can't hear. Okej, dobra. Wow. I o pokój na świecie. Dobrze, to od innej strony. Wyobraźcie sobie, dzwoni do was reżyser z Bollywoodu, Hollywoodu. Macie nieograniczony budżet, nieograniczony dostęp do gwiazd. Jaki jest taki najlepszy projekt, taki wiecie, taki, no po prostu nie żałujecie sobie. Co byście zrealizowali? No, ja mam długą listę. Nie, ja tak, dobra, pierwsze dwie intuicje, jakie mi przyszły, to bym zrobił, rozpocząłbym Gwiezdną Sagę Gwiezdnego Szeryfa i zrobiłbym film o Wielka Misja Króla Jagiełły, zrobiłbym film, też trylogię, polskie fantasy Jagiełło i Giermek na przygodę po uśpioną armię. Widzę to w Bollywoodzie. A ja bym pewnie, jakbyśmy skończyli to bym pewnie poszedł dalej i sięgnął do tego zeszytu, a właściwie do tej takiej listy, którą zrobiłem w te wakacje, kiedy mieliśmy potężny kryzys i tak zastanawiałem się, co by jeszcze w ogóle można było tu zrobić, po co jeszcze w ogóle dalej to robić. I zrobiłem taką listę, z której wypisałem 12 pozycji, które jeszcze uważam, że warto by było zrobić i ludzie powinni je kiedyś zobaczyć. Te pomysły zrealizowane i... Nie YouTube'owe. Nie YouTube'owe, tylko już takie duże filmowe albo serialowe tak naprawdę. Takie rzeczy, które wymyśliliśmy gdzieś po drodze przez te 10 lat, a które dalej są żywe. To znaczy, po powrocie do tego pomysłu w głowie, on dalej jakby sobie egzystuje, żyje i dalej mam takie, o kurde, chciałbym zobaczyć tę historię, więc na pewno pierwsze rzeczy stamtąd. No i na pewno ten debiut nasz taki. Twój debiut reżyserski, debiut filmowy, być może seans, no. Właśnie, wiele razy mówiliście w wywiadach, że macie w planach film pełnometrażowy. Czy coś jest w tym kierunku robione? Oczywiście, jeśli możecie powiedzieć. Całe nasze życie zmierza w tym kierunku, proszę pani. To jest nieustająca walka. To jest... Ja się napotkałam na teorię spiskową, że macie podpisaną umowę z Netflixem i w ogóle z Legendami Allegro i dlatego nie publikowaliście na YouTubie i ta teoria spiskowa została zbita tym, że była przerwa na wakacje. Tak. Miałem być Wiedźminem, no ale... Ale jest Henry Cavill. Jest Henry Cavill, tak. Ja będę Supermanem za to. Wygryzłem go z tej roli. Słuchajcie, były kontrowersje, był goły tyłek w lesie, była prostytucja. Czy jest jakaś rzecz, której na planie w filmie nigdy, przenigdy byście nie poruszyli? Na przykład zrobiliście film i no to jest za mocne, nie puszczamy. Była taka sytuacja? Czy nie zwracacie się na to? Ja myślę, że takiej sytuacji nie było, bo my na etapie tekstu już jakby nie dopuszczamy pewnych rzeczy. I ja myślę, że takich rzeczy jest całe mnóstwo tak naprawdę, bo... No nie zrobilibyśmy nigdy, nie śmialibyśmy się ani z jakichś takich dla nas mocniejszych rzeczy. No. Tak jak Janek wielokrotnie mówił, że raczej nie będziemy się śmiać z jakiejś takiej dotkliwej przemocy. Nie ruszymy nigdy tematu pedofilii. No, są takie oczywiste tematy dla nas, które mam wrażenie są kulturowo
przez wszystkich jakoś tak. No wszyscy to rozumiemy w taki sposób, czyli takie zło w ogólnym tego rozumieniu chyba, no nie wiem, coś naokoło idę, ale na pewno jest dużo takich rzeczy, tak naprawdę my jesteśmy bardziej zapobiegawczy niż mniej, tak mi się wydaje. To jest wszystko w granicy dobrego smaku, a jednak cały czas macie tą ekipę w komentarzach, która twardo broni, żeby tutaj się nie śmiać. Jak wy do tego podchodzicie? Czy to jest tak, że wy po prostu specjalnie wsadzacie jakieś browisko, czy bardziej po prostu robicie swoje i to wychodzi przypadkiem? Nie no, jak coś, to mam wrażenie, że wręcz od długiego czasu wyjmowaliśmy tego kija z browiska, bo ja mam wrażenie, że dawno, jakby spojrzeć na nasz kanał, to proporcjonalnie więcej jest odcinków bez wątków religijnych niż z wątkami religijnymi, mimo że oczywiście te z wątkami religijnymi są najbardziej popularne. Wątek Rafała i Sławka od długiego czasu był dla nas już nie heheszkowaniem o tym, że Rafał, czyli nasz Bóg, jest troszeczkę nieogarnięty, że Sławek jest nie wiem jaki, tylko to była historia o przyjaźni, która się skończyła i całe szczęście ponownie się odrodziła. I ja mam wrażenie, że jak coś, to unikamy kontrowersji. Takie mam wrażenie. Bo jeżeli kogoś obrażają orki z Majorki, to my już na to nic to nie poradzimy. Nie ma to już nie ma, nie, nic nie poradzimy. To faktycznie, to tu się nie dogadamy, bo ja rozumiem niektóre tematy, niektóre zwroty, odcinki, okej. Okay. Ale są komentarze też pod orkami, które mówią, że tam podważamy to, że Bóg jest wszechmocny, bo nie może się zmienić w orkę, albo że macha nogą, a nie ręką i że obrażamy. Nie, bo już nie doszukujmy się. To jest głupia piosenka. Jakby wszyscy to wiemy, to jest głupia piosenka i taka powinna być. Nie ma co do tego przykuwać większej uwagi. Mój czas drastycznie się kończy, a jeszcze na kartce dużo. Chciałam się zapytać, jak tam sytuacja? Czy dużo jest ludzi, bo nie widzę zza węgła? Czy okej, okay, no to my możemy wystartować w razie czego tutaj. Proszę! Ja bym chciałam zapytać... Jakby nie słychać troszkę, jakbyś... Chyba coś się... Może weźmiesz ode mnie mikro. Teraz słychać? O, okay. No tak. Super. Jeszcze chciałem zapytać, jak wygląda wasza współpraca z Netflixem? Czy mieliście coś narzucone od góry, na przykład czas i może... Czy wszystko pisaliście sami, czy musieliście poruszyć jakieś tematy, czy nie? Długość odcinka, czy tematyka, czy wszystko było przez was robione? Netflix był tak naprawdę wymarzonym partnerem dla każdego twórcy, ponieważ oni przyszli, powiedzieli: słuchajcie, wymyślcie, my wam damy pieniądze, tylko pokażcie, co wymyślicie, zanim zaczniecie robić. I to było tyle. Wszystko jakby robiliśmy sami, nie mieliśmy nic narzucone. Oni nam nawet mówili, że jeżeli my chcemy zrobić komediowo to Czarne Lusterko, to nie ma najmniejszego problemu. Więc to była naprawdę pełna zaufania, wiary, współpraca, której życzę każdemu twórcy tak naprawdę, bo my mieliśmy komfort, mogliśmy więcej dni zdjęciowych zrobić, mogliśmy się skupić nad tymi zdjęciami i no to była tak naprawdę jedna z najfajniejszych współprac, jakie do tej pory zrobiliśmy pod tym względem. Mnie ciekawi, czy planujecie wracać do tych projektów, od których zaczynaliście, do wielkich konfliktów, wielkich budowli, no to już od jakiegoś czasu się nie pojawiało u was na kanale. Do wielkich budowli na pewno nie. Wielkie konflikty chcielibyśmy skończyć. Zostały nam jeszcze 3 odcinki do nakręcenia i cały czas się zastanawiamy, jakie one powinny być. No i ogólnie na ten najbliższy czas, na te najbliższe pół roku cel mamy taki, żeby podomykać pewne wątki, które są otwarte, czyli wątek Mickiewicza, wątek Słowackiego. Dopowiedzieć ostatni akt wątku Rafała i Sławka, czyli short pani Basi. I to, co się wydarzyło tak naprawdę po Rafale i Sławku, w sensie z czym ich zostawiamy. No i jest... Wszyscy też... umierają. Przepraszam. Nie, tylko połowa. No i jest też oczywiście wątek Mistrza Motyla, którego też chcemy skończyć i dopowiedzieć do końca tak naprawdę, więc my na pewno te rzeczy, od których wyszliśmy i rozpoczęliśmy, chcemy podopowiadać,
No i tyle. Pewno mamy to w głowie i to na tym się teraz skupiamy. Czy ktoś jeszcze pamięta do tych motylu? Okej, no to coś jeszcze szybko źródełko wyczerpało, to w takim razie zadam moje pytanie, które mnie osobiście najbardziej ciekawi, to Marka Idyja. Jaki jest wasz guru reżyserski, taki wiecie, taki top, z którego właśnie podbieracie i jest takim waszym mistrzem reżyserskim? To ja bym powiedział, że Spielberg, bo najbardziej to jest... Indiana Jones to jest to, co po prostu jest dokładnie tym, co chciałbym, żebyśmy robili. Znaczy, chodzi mi oczywiście o przygodę, humor, niezapomniane motywy, ale przede wszystkim ja też u Spielberga najbardziej cenię jego pracę kamery. To, jak on ewidentnie ma wszystko wymyślone, jak idealnie prowadzi kamerę, która opowiada samym swoim ruchem historię, kadry, jak są fantastycznie zagospodarowane. To jest w ogóle rewelacja, ale oczywiście Marek na pewno powie Nolan. Nie. Natomiast Jan Jurkowski. I dla mnie też. O, dla mnie absolutnie też Nolan czy. Nolan tak samo. Roberta Zemeckisa muszę podać jako reżysera Powrotu do przyszłości. Ale powiedziałbym Spielberg. Chociaż Spielberg produkował Powrót do przyszłości. Marek, mów. No ja nie mogę powiedzieć, bo ty podałeś moją odpowiedź, więc tak, dla mnie Krzysztof Nolan jest świetnym reżyserem i kropka. No. To w którym filmie Nolana chciałbyś zagrać? W którym filmie chciałbym zagrać? W żadnym. Te filmy są tak świetnie obsadzone, że jak ja byś tam pojawił, to bym to popsuł. Więc wolę zostawić to tak jak jest, ponieważ w ten sposób jakby cieszy oko i naprawia ludzi. Słuchajcie, cofnijmy się do zamierzchłych czasów szkoły aktorskiej. Bolesne wspomnienie, czy miłe wspomnienie? Słuchajcie, czy pamiętacie jeden konkretny moment, taki błysk, olśnienie, prywatne objawienie, kiedy pojawiło się pierwszy pomysł na grupę filmową Darwin? Pierwszy pomysł na film, pierwsze cokolwiek. No i w czyjej głowie? Ja mogę tylko powiedzieć o takim momencie, w którym coś jakby się w moim życiu zmieniło. To znaczy, to był moment po pierwszym roku szkoły. Tak mi się teraz uprzedzam. Będzie tak, że ja coś powiem i Janek powie, że było kompletnie inaczej. Bo tak jest, bo ja dziwnie pamiętam przeszłość. W każdym razie, albo jej nie pamiętam wcale. Szkoda, że nie przyszłość. W każdym razie... Chyba po pierwszym roku szkoły było tak, że w jakiejś, nie pamiętam jakiej okoliczności, Janek jakby mi powiedział, że on przez cały ten rok spisywał te wszystkie nasze głupie rozmowy albo te wszystkie nasze pomysły. I tego było dużo, bardzo dużo. I wtedy sobie uświadomiłem, że o, to jak ktoś to spisze, to w sumie potem można to zrobić. I to był jakiś taki moment, że chyba pierwszy raz miałem coś takiego, kurde, to może faktycznie z tego, co sobie myślałem w głowie, że chciałbym jakby realizować te pomysły, no to być może jest na to szansa i być może nawet nie samemu. I to było cudowne, wspaniałe uczucie. Kropka. Czyli praca w grupie, suma, że całość to więcej niż suma części, to jesteście za taką pracą. Wolicie grupę niż siąść i samemu wszystko tam tworzyć po kolei. Ja myślę, że samemu ja bym tak naprawdę nic nie zrobił. Szczerze, to znaczy ten duet jakby działa w tak uzupełniający się sposób, że no to takie dwa puzzle, no to po prostu pasuje i działa i to jest wspaniałe. Plus potem jak pojawiają się kolejne puzzle kolejnych członków grupy, które jakby powiększają ten obrazek, no to chyba tylko tak można robić rzeczy dłużej, rzeczy coraz większe, bo sam człowiek jako jeden, no niewiele może zdziałać. Tak jak było w Planecie Małprze. Abe Strong. Together. No ja z tym muszę żyć, nie? To są właśnie, to jest poziom skojarzeń Marka, nie? Abe Strong. Czy ja tam widzę jeszcze parę osób z pytaniami? Czy to jest Fata Morgana?
Nie, nie ma, wycofują się, uciekają. Okej, okay, słuchajcie, jeśli chodzi o szkołę aktorską, jak to wygląda te... A nie, jest. To jest, nawrócił się. Proszę. Dobrze, prosimy. A szczęść Boże. Daj Boże. Chodzi mi, właśnie tak po głowie, od kiedy oglądałem ostatni odcinek Sławka versus Rafał, właśnie tam w finale całe. Okej. Okay. Zastanawiałem się nad tym, jest końcowa scena, w której no, Rafał ratuje świat, tak? No i walczy z górą. No i właśnie tak zastanawiałem się od zawsze, czym do cholery jest ta góra? I to jest moje pytanie. To jest pytanie, na które nie możemy odpowiedzieć. To jest rzecz, na którą my mamy swoje teorie i pomysły, które mam wrażenie troszkę wykraczają poza abstrakcję tego naszego uniwersum darwinowego, ale prawda jest taka, że to nie jest potrzebne tobie czy widzom. To nie jest potrzebne. Właśnie myślę, że góra miała spełnić swoje zadanie fabularnie i spełniła. Miała sprawić, żeby Rafał znowu poczuł, że warto żyć i warto jednak walczyć o ten świat, że warto się nie poddawać. I to było zadanie góry, góra spełniła to zadanie, a czym ona jest, myślę, że nie ma sensu tego dopowiadać i nie powinniśmy tego dopowiadać. Bo myślę, że rozczarujemy połowę z was, a druga połowa może będzie zadowolona. Ale to ty wiesz. Jeszcze miałem takie pytanie, jak mieliście ten moment taki kryzysu, to chciałem się pytać, czy to było takie jednostronne, czy to obydwoje stwierdziliście, że coś jest nie tak, pojawiały się pytania, które nie mają odpowiedzi i... Nie pytam oczywiście o stronę, tylko czy to zobaczył któryś z was, że coś jest nie tak, czy to razem doszło do was po prostu? Nie, no to tak, to byliśmy bardzo równo w tym wszystkim, tak, to było dosyć... No to nie ma co wracać do tych czasów, mam nadzieję, że one już nie wrócą, ale prawda jest taka, że obaj czuliśmy i nie ukrywaliśmy tego przed sobą, wiesz, ten moment, kiedy podjęliśmy decyzję, że robimy przerwę, wyjeżdżamy, w ogóle nie odbieramy telefonów, nie odpisujemy na maile, to był moment ten ostateczny, a w nas się to kumulowało przez ostatnie kilka miesięcy, bo tak to było. Faktycznie nie robiliśmy sobie nigdy wakacji, żadnej przerwy sobie nigdy nie robiliśmy i do pewnego momentu było nam z tym dobrze, bo paradoksalnie właśnie to, że ciągle robiliśmy, trzymało nas ciągle jakoś w aktywności jakiejś takiej, wiesz, faktycznie w pracy. Ale w pewnym momencie okazało się, że już dłużej się tak nie da, no i trzeba było coś z tym zrobić. No, my przede wszystkim jakąś taką higienę pracy po prostu porzuciliśmy i też... Bo wiesz, co ci, najgorsze jest to, że nie możesz wyjść ze swojej głowy, masz poczucie w głowie, że nie zasługujesz na wolne. Że póki nie wyjdzie odcinek, póty sobie nie zasłużyłeś na to wolne, mimo że zapierniczasz od kilku miesięcy, to masz poczucie, że widzowie nie dostali odcinka. I ty nie zasłużyłeś sobie na wolne. Jeżeli wypuszczamy odcinek, on się średnio przyjmuje, dalej nie zasługujesz na wolne. Wracaj do pracy, zrób coś, żeby ludzie się dobrze bawili. Wypuszczasz następny odcinek, znowu średnie przyjęcie. Nie zasłużyłeś sobie na wakacje. Rób dalej. A to już nie podchodzi trochę o takie uzależnienie od pracy? Tak. No ale to jest... Wiecie, to jest coś takiego, ja myślę, że my pewnie za rok będziemy w stanie w ogóle jeszcze więcej o tym powiedzieć i mam nadzieję, że będziemy w stanie mądrze o tym mówić, bo to jest ciekawy przykład, jak twoje największe marzenie, jak źle nim kierujesz, jak ono może cię w jakiś sposób wyniszczać też. Ale są oczywiście też tego dobre strony tak naprawdę, ponieważ my w tym najtrudniejszym momencie największe wsparcie dostaliśmy od strony widowni, czyli od strony patronów, którzy są z nami najbliżej poprzez tę specjalną grupę na trzecim kręgu i to, że my z nimi rozmawiamy. I tak naprawdę wtedy, kiedy nam było najgorzej, no to oni wyciągnęli do nas najbardziej pomocną dłoń wsparcia i zrozumienia. I podejrzewam, że gdyby nie to wsparcie z ich strony, nas by też pewnie dzisiaj może już by tu nie było, bo byśmy po prostu stwierdzili, dobra, róbmy inne rzeczy. Pora łowić ryby, na przykład.
Więc no, my zawsze dziękujemy patronom, zresztą nasi patroni dzisiaj też tu są. I dziękujemy wam ponownie i będziemy wam zawsze dziękować. I będzie fajnie. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam pytanie dotyczące tego, co by państwo z chęcią zmienili w swoich filmach. Otóż przyszła mi myśl, gdyby państwo mogli za, że tak powiem, stryknięciem palca coś zmienić w swoim filmie, jednym bądź we wszystkich, to co by to było? Ojoj. Ja bym zmienił coś w większości. Coś zawsze się znajdzie, wiesz. Ciężko tak mówić, bo to Marek zazwyczaj dobry przykład podaje. Robiliśmy odcinek Dracula vs. Wilkołak i to się działo w poczekalni w Piekle 2.0. I przez właśnie to były różne kompromisy, na które byliśmy zmuszeni pójść, bo czuliśmy już presję. Jak to się ciągnie za nami nie wiadomo ile tygodni, to już chcemy mieć to po prostu za sobą. A prawda jest taka, że powinniśmy przeczekać, znaleźć lepsze miejsce, lepszą lokację. No, zrobiliśmy to w takiej białej przestrzeni z plakatami, okej, ale chcieliśmy oryginalnie, żeby to jednak było eleganckie, w drewnie, żeby naprawdę było czuć, że ten Sławek ma to piekło na wypasie po prostu, no, a nie białe ściany. No. Są różne rzeczy, no. Gwiezdnego Szeryfa drugiego na przykład bym poprawił. Jeżeli mógłbym coś zmienić, to bym dodał nam drugie tyle budżetu, żebyśmy mogli zrobić drugi dzień zdjęciowy w hotelu. W hotelu kręciliśmy scenę w kosmosie, w sensie w restauracji kosmicznej. Tam potrzebowalibyśmy dwóch dni zdjęciowych, a musieliśmy to zamknąć w jednym dniu. I wtedy więcej moglibyśmy zrobić ujęć. Byłoby troszeczkę więcej powietrza w tych scenach. Tak, tylko że ja też myślę, że pewnie gdybyśmy mogli zmieniać, to byśmy nie zmienili, bo dzięki tym rzeczom, które nam nie wyszły, to tak naprawdę jesteśmy w stanie się rozwinąć. To znaczy, to są nasze potknięcia, które nam mówią, okej, na to trzeba uważać, tu trzeba zrobić to inaczej, więc no, to jest ta nasza droga po prostu. Ale na koniec zrobimy tak jak George Lucas, wszystko poprawimy. Komu? Cześć, panu imię Alan. Ja mam do was takie pytanie. Wcześniej też trochę był poruszany temat kryzysu, tylko ja znowu nie chciałbym tej strony kryzysowej poruszać. Czyli gdybyście teraz na przykład przestali być twórcami, mogli zająć się tym, czym chcecie się zająć. Nie, że tam musielibyście iść do pracy i zarabiać na chleb. Tylko po prostu, co byście chcieli robić, gdybyście nie byli artystami? Gdybyście na przykład nigdy nie byli w ogóle artystami. Czy macie jakieś takie pasje, którym byście chcieli się w pełnym wymiarze czasu zająć albo coś takiego? Dzięki. Ja nie mam żadnej pasji. Filmy bym chciał oglądać za kasę. Taki, wiesz, recenzent. Spielberga. O, nie? Że siedzę i oceniam. I dostaję etacik. Co? A właśnie nie musiałbyś pracować. No to ty teraz odpowiedz, no bo ja nie wiem. Ja też nie wiem. W sensie... Nie mam zielonego pojęcia, no. Bo jakby czuję, że... Przez to, że czuję, że robimy, że robię to, co tak naprawdę chcę i to, co mnie kręci, jakby te projekty, których się podejmujemy, są właśnie tymi, które uważam, że warto się za nie zabrać. Nie wiem, może jakbym miał więcej czasu i mógł się skupić, to bym się na jakimś samorozwoju skupił bardziej. Bardziej swoją głowę i emocje ogarnął. Ja bym chciał w kosmos polecieć. Fajnie, nie? Kapelusz już masz. Polatać. Właśnie nie ma. Właśnie nie ma. Właśnie nie ma. Właśnie nie. Miałeś szansę. Okej, jest w tym jeszcze ktoś? Tyle było pytań. Tyle było. Okej, dobra. Mam... Jeszcze jedno pytanie. Proszę bardzo. Czy grupa filmowa Darwin kiedyś planowała albo planuje stworzyć sztukę na deski teatru? Nie wiem, jeździć po Polsce. My mieliśmy kiedyś, chyba 2 lata temu, propozycję zrobienia, właściwie robienia regularnego programu w teatrze. I my wtedy też zrezygnowaliśmy z tego, bo po prostu robiąc
jakikolwiek spektakl, to trwa 2-3 miesiące nieraz, więc nie moglibyśmy robić kompletnie nic innego. Także myślę, że na tym etapie ze sceną i z deskami, no raczej nic. Janek jeszcze sporo gra w teatrze, ale jeżeli chodzi o jakiś taki projekt darwinowy, być może kiedyś, bo myśleliśmy o tym, ale to musi być na to odpowiedni czas i może kto wie, może kiedyś weźmiemy całą tą naszą cudowną obsadę aktorską i zrobimy jakiś dziwny spektakl. Anka zaśpiewa na żywo, urwie wszystkim dupy. Wielkie konflikty na żywo. Panie, co pan? Co? Odczep się pan. Tak, to pan się odczep. Okej. No i takie by to było. Zapraszamy. Bilety 5 dych. Pomnoż sobie 5 dych przez ilość osób na tej sali. Jest nieźle. To już tyle, tak? Mamy jeszcze parę minut, więc ja zadam wam ostatnie pytanie, które mi się tak osobiście nasunęło. Jakie było absolutnie największe, najtrudniejsze, wymagające największego nakładu pracy wyzwanie w historii całej grupy filmowej Darwin? Konkretna produkcja? No to bym powiedział, że teraz bardzo świeże w naszych głowach, mam wrażenie, jest pewna bajka, którą nagraliśmy w maju. Pewnie. Którą nagraliśmy w maju i to się tak za nami ciągnie, jeszcze nie było premiery. Różne rzeczy. Natomiast wydaje mi się, że najwięcej pracy jednak od początku do końca, bo to już jest w całości za nami, to było przy Rafale i Sławku, bo jednak tam było dużo organizacji, tam było najwięcej dni zdjęciowych, tam był wyjazd za granicę, żeby nagrać sceny majorkowe. I to wszystko trzeba było spiąć, postprodukcja też bardzo długo trwała, bo tam też było dużo efektów specjalnych. Metraż był długi, więc długo robił się dźwięk, kolory też i różne tam dodatkowe małe efekciki, jak na przykład wymazywanie loga z każdego ujęcia, w którym były buty. Karol to wymazywał ręcznie. Mam wrażenie, że to jest chyba, to był największy projekt. Tak, ja myślę, że jeżeli o to chodzi, no to był moment tak naprawdę, kiedy wzięliśmy się za Rafała i Sławka, kiedy odpaliliśmy Patronite'a i to był w ogóle jakiś taki ciekawy moment o tyle, że nagle pojawiły się te pieniądze, pojawiły się, jakby mogliśmy robić i to wszystko tak jakby niesamowicie wtedy przyspieszyło, więc było i więcej obowiązków i było coś takiego, że dobra, to teraz, to jak, to tu, co, jak, więc... Było na pewno stresująco, ale myślę, niedobitki też były w tamtym roku. Kręciliśmy je w tamtym roku. Tak. Premiera była w tym. To jednym z bardziej trudnych, wymagających planów, zarówno pod kątem organizacji i pod kątem rozmachu, jak na tamten czas, były właśnie niedobitki i mutanci. Bo tam wtedy mieliśmy pierwszy raz autobus ze statystami, mieliśmy jakieś traumatyczne warunki do zdjęć. Kible na kółkach były. Kible na kółkach. Najcieplej było, jeżeli chodzi o plan zdjęciowy, najcieplej było w kiblu, który stał na kółkach i nikt z niego nie korzystał, bo nie wiedzieli, że tam stoi. No tak było niestety. Więc tak, niedobitki. No. To naprawdę, jak się już widzi efekt końcowy, to jest coś niepowtarzalnego, kiedy faktycznie aktorom z buzi leci para. To jest rewelacyjny klimat. Ale prawda jest taka, że żeby leciała ta para, to musi nam na planie pizgać. I faktycznie było dosyć zimno. Dosyć zimno tam było, ale jakoś daliśmy radę. Paweł, nie, Julka w scenie, kiedy kręcili, w scenie w zieleni, w tych neonach, znaczy nie neonach, glow stickach. Julka tam miała gorączkę tego dnia, że ona była chora. Paweł też właśnie. Wszyscy odchorowali tych niedobitków. No. Kończąc, to jest dla mnie osobiście jako widza bardzo miłe, dziękuję. Bardzo miłe, ponieważ nie wiem jak wy, ale ja często mam wrażenie, że jakby powyżej pewnej ilości subskrypcji, wyświetleń i tak dalej, to ta interakcja pomiędzy twórcą a widzem troszkę zanika. A dzisiaj jakby ja mam taki jeden wniosek z rozmowy z wami, że my jesteśmy dla was naprawdę ważni. Bardzo dziękuję wam za spotkanie, nagróćmy brawami naszych gości. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Do widzenia.